Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Brawly, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w The Elder Scrolls 4 Oblivion. Otóż poprzednio udało nam się zabić tego kolesia, zapomniałem jak on się nazywa, razem z Mordrynem go ubiliśmy i zdobyliśmy przepiękną elficką zbroję oraz przepiękny elficki miecz dwuręczny, który komponuje się zajebiście razem z naszą zbroją. Dobra, także dalej będziemy wykonywać misje dla Gildii Wojowników, więc w tym celu udam się właśnie do Gildii Wojowników. Dobra. Ja poproszę Gildię Wojowników! Gdzie tu jest Gildia Wojowników? Ha, Gildia Wojowników jest chyba w tą stronę, choć nie jestem pewien. Chyba źle poszedłem, na co wygląda. Tam są takie duże budynki, więc kurde. Na pewno nie tutaj, bo tej okolicy w ogóle nie pamiętam. A raczej nie kojarzę. O, tu jest Gildia Wojowników. O, dobra, mamy ją. Gildia Wojowników, świetnie. Okej, i muszę teraz znaleźć tego przywódcę, więc na pewno będzie na górze. Drugie piętro. Hey, baby. You fancy... Nie, nie chcę żadnego treningu. Ja chcę po prostu. Misję. Drzwi do trzecie piętro Gildii Wojowników, zachodnie skrzydło. Wątpię, że to tutaj. O, tu mamy właśnie szklany, jakby to powiedzieć, szklany topór, ale to jest tylko niestety replika. Tak. O, mamy jakieś krótkie mieczyki, niestety tego nie bierzemy, bo nam to nie jest potrzebne. Dobra, wychodzi na to, że to nie jest ta Gildia Wojowników, do której mieliśmy się udać. Good to see you. Tak, to jest replika, ludzie, to jest wszystko replika. Więc nawet nie... wiecie. Dobra, to nie jest niestety to miasto. Więc udamy się do Brawilnie, do Skingrad. O, tutaj powinno być dobrze. Zobaczymy. Może ten... jeżeli nie będzie to tutaj, w tej Gildii Wojowników, w Skingradzie, to może ten, jakby to powiedzieć, ten... ten szef Gildii Wojowników powie mi, gdzie mogę szukać roboty. Ale wydaje mi się, że muszę iść do Mordryna, tylko nie pamiętam niestety, w którym on mieście był. Wydaje mi się, że na pewno też nie w Skingradzie, coś nie kojarzę tego miejsca. Wydaje mi się, że rzadko tutaj bywam. Wow, no pewnie, że rzadko. Chyba pierwszy raz tutaj, tak jakby jestem. Oh, hello. Amal of the Fighters Guild. No na pewno nie tutaj, ludzie, więc możemy stąd naprawdę iść. Wydaje mi się, że to będzie w tutaj. A jak nie, to jeszcze w jednym mieście. Zobaczymy. Kurde. Dobra, wydaje mi się, że jesteśmy chyba w dobrym miejscu. Gildię Wojowników mamy tutaj. Albo nie, 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 to jeszcze nie jest to miasto, chociaż się jeszcze upewnimy. Tak, Mordryn, okej. Azanem lub Grokaszem, tak? Tylko gdzie mogę tego Azana zdobyć? Grokasza wiem, bo Grokasz się znajduje w mieście tutaj. Albo Azan. Azan był w Anwil, już wiem. Dobra, ogarniam sprawę. Już wiem, o co chodzi. Chyba niestety ostatecznej misji dla Gildii Wojowników nie wypełnimy w tym odcinku. Na to wygląda niestety. Zobaczymy, co tam dla mnie mają. Tak, oczywiście teraz będę musiał szukać Gildii Wojowników. Zajebiście.
Okej, okay, mamy tutaj. Kim ty jesteś? Ty jesteś Ogasz Gra Magul. Bardzo ładne imię. Grokasz był tutaj, w tym mieście, na pewno. Znaczy, w tej gildii wojowników, tylko nie pamiętam dokładnie gdzie. Jest! Cześć! Maleńka. Kontrakt! Trudna sprawa, musi znaleźć kilku uciekinierów, cielęcinko. Some real hard cases got out of the Breville prison. Been terrorizing the locals ever since. Okay. Apparently, there are three or four of them. Real nasty. Dobra, musimy zająć się teraz tymi typami. Uciekinierzy Brukoka skazał mi znaleźć i zabić kilku uciekinierów z więzienia, którzy terroryzują Brawl. Muszę się tam udać i zobaczyć, czego się dowiem. Dobra, więc musimy się udać do Brawl, z tego co wiemy. Brawl było gdzieś na dole, okej. I muszę teraz zagadać do jakiegoś pewnie wieśniaka lub do jakiegoś bezdomnego, aby mi powiedział, gdzie mogę tych uciekinierów znaleźć. I'm not talking about them. Chcesz kasy, tak? Okej. Okay. Łapówka. Sure, I know about them. Tylko nie zdradź nikomu. You didn't hear it from me. But rumor is they're hiding. Czyli w jakiejś tam jamie, tak? Mówisz, tutaj. Okej. Okay. Na szczęście jest to niedaleko Brawl, więc możemy tam spokojnie się udać z buta. Nawet nie musimy korzystać z konia naszego. I tak w ogóle z niego nie korzystam, ale okej. Okay. Musimy się udać w tamtą stronę, na to wygląda, okej. Okay. I nadużywam słowa okej. Okay. No. Skocz! Udać się! Tak! Masz jumpa, nie z tej ziemi. Wiecie co, jeszcze chciałbym spędzić nockę w jakiejś tam... Wiecie co, jeszcze się udam do gildii wojowników. Po prostu do jakiejś chaty, wiecie co? Wychodzi na to, że będę musiał sobie kupić jakąś chatę. Ja sobie kupię chatę w imperialnym mieście, w cesarskim ogrodzie. Cesarskie miasto, okej, musimy iść tutaj. Tylko nie pamiętam, od kogo tą chatę można było kupić. Niestety nie kojarzę tego. Ale pokażę wam mniej więcej, jak ta chata wygląda. To są baraki, to jest chyba najtańszy dom w ogóle z tej gry. A jak nie, to kupię sobie jakiś lepszy dom. Zobaczymy. To jest właśnie ten dom, tutaj. Tak, baraki, wiem, ale tylko chata mi jest potrzebna do spania oraz do, oczywiście, do przechowywania różnych przedmiotów. Więc zobaczymy sobie tak. Szepty śmierci, szukając swych korzeni, szukaj gildii złodziei, opactwo wojenne, zemsta na zimno. Poczekajcie, bo nie wiem. O, właśnie, o to chodziło. Dobra, pójdziemy do tego kolesia. Zobaczymy, za ile chce nam sprzedać tą chatę. Do 5000 mogę się spokojnie zgodzić. Bo jak będzie drożej, no to dziękuję bardzo. Ale wydaje mi się, że to będzie ta właśnie chata w tym cesarskim mieście. Ty jesteś tutaj, tak? Nie, to nie ty. Ty! Mam przepraszam, posiadłość w Anwil, właśnie, posiadłość. 5000, okej, może być. Excellent. Here's the key to the front door and the deed of owner. Now if you'll excuse me, I must attend. No okej, mamy nową chatę, tylko gdzie ta chata się teraz znajduje, ludzie? O, nas to teraz ładnie zaprowadzi. Ale 5000 poszło się jebać, że tak powiem, za przeproszenie. No 5000 to jest dużo. To jest bardzo, bardzo dużo. Będę musiał te kostury sprzedać, te różne rupiecie, które mamy. Które mi nie są w ogóle potrzebne. Ale okej, to później. Na początek zobaczymy tą naszą nową, zajebiście fajną chatę.
O, ładna, 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 ładna. Powiem wam szczerze, że bardzo, bardzo ładna chata. Tak. Tylko na pewno jest pusta, będziemy musieli sobie ją wyposażyć. Jestem w swoim nowym domu w Anil, posiadłość Benirusów. Miejsce jest w kiepskim stanie, ale cena była wyjątkowo korzystna. Będę się tutaj czuć jak w domu. Tak, jest niestety w kiepskim stanie. Ale my tutaj chcemy iść do naszego pokoju. Ha. Wychodzi na to, że ja nawet łóżka nie mam, ludzie. Będę musiał sobie łóżko zakupić, na to wygląda. Ale kurde, wychodzi na to, że... Ha. O, tu jeszcze mamy drzwi. Wow, ta chata jest naprawdę wielka. Piwnica? Nie, do piwnicy na razie iść nie chcemy, chociaż pójdziemy, zwiedzimy. A, łóżko na górze. Yes, mamy łóżeczko. Czy mamy kolejny poziom? Chyba nie. Wow! Skąd duchy tutaj? Jaja, co robicie? Ja pierdziu, no ładnie. Jak widać, duchy są mocnymi stworzeniami. Oła, 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 oła. Dobra, zapiszemy lepiej grę. No nie! Tak, chyba jeszcze zginę. Silna mikstura lecznicza, właśnie o to mi chodziło. Okej, może być! Uda nam się! No kurde, jeszcze nie zdychasz! Zdychaj! Dobra, jeden nie żyje. Użyję tego. Gień! Kurde, kolejny duch! No nie! Wchodzi na to, że będę musiał użyć łuku. A nawet powiem wam szczerze, że uciekam z tej chaty. W ogóle w chatę się ogarnię kiedy indziej. Dobra, idziemy się zająć tymi mordercami, tymi uciekinierami. Dobrze to w ogóle powiedziałem? Chyba tak, dobra. Tak, dobrze. Okej. Dobra, punkty zregenerowane, wszystko gotowe, więc idziemy ich zabić! Jestem w swoim nowym... Aha, dobra, nie tutaj, nie to zadanie. Uciekinierzy, właśnie, dobra, lecimy. Mogłem sobie jeszcze naprawić ekwipunek. Ach, dobra, nie pomyślałem o tym. Ale poczekajcie, coś mi tu nie pasi. Grafika... Nie, dobra, sobie to ustawię poza odcinkiem, na razie, bo mnie wypieprzy z gry. Poczekajcie. Okej, wszystko jest gotowe, dobra. Okej. Myślałem, że tam jest kolejny duch. Dobra, jest blisko w sumie. Ta pieczara, ta jama, ta jaskinia. Tak, to jest jaskinia, dokładnie. Będziemy korzystać z tego miecza dwuręcznego, z tego wielkiego Claymora, który właśnie dostaliśmy. Sobie naprawimy ekwipunek, tyle ile możemy. I w ogóle to, co możemy. Gdy już będziemy mieć odpowiednią ilość tak naprawdę punktów płatnerza, to będziemy mieć tak naprawdę czeladnika. Czeladnik da nam to, że będziemy mogli naprawiać magiczne przedmioty. To mi właśnie bardzo brakuje, ponieważ będę musiał się teraz co chwilę wracać właśnie do... Kurde, będę musiał się teraz wracać do jakiegoś płatnerza właśnie, do jakiegoś kowala. Aby nam naprawił właśnie ekwipunek. Jak w ogóle się trzyma ta nasza broń? Wow, tkacz grzechów jest w kiepskim stanie. Albo w takim sobie stanie. O, tak to powiemy. Dobra, założymy sobie ten ekwipunek. A raczej ten hełm, żeby lepiej widzieć. No i zobaczymy, co nam się tutaj uda zrobić. Tu nikogo nie ma. W tej części. Ale mamy skrzynię. Wszystko bierzemy. Tok.
Dobra, same pierdoły. Tak, możemy iść spać. Niestety, my to już zrobiliśmy. A w worku? Co było w worku? Wydrych! Mhm. Będziemy się skradać, ludzie. Nikogo nie ma, mamy pułapkę za to. Aha, to jest tylko taka dźwignia, okej. Wytrych, okej. No otwieraj się! Aha. Okej, udało się. Tutaj na pewno ktoś będzie, bo jest taki wielki obszar. O, mamy tego przestępcę. Walnego z łuku. O, jak widać, niezły jest. Obrażenia zadaje kiepskie, jak widać. Więc wyciągniemy ten nasz nowy nabytek. O, kurwa, nieźle. Ała! No nie, 2 ciosy to jest maksimum. Leżysz, maleńka. Tak. No i to wszystko, co od ciebie chcę. Hofgar nie żyje. To dobrze, cieszy mnie to niezmiernie. Co, tylko jeden? Chyba muszę się cofnąć. Na to wygląda, choć nie jestem pewien. Tu mamy skrzynię, pomniejsze podrażnienie, bierzemy wszystko i tu mamy duża skrzynia. Ma! Duża skrzynia, trzy sztuki złota. Zajebiście. Kiepsko. Dobra, wydaje mi się, że musimy iść tutaj. Bierzemy wszystko. I tu ktoś na pewno będzie. Co dziwne, nikogo nie ma. Okej, udało się za pierwszym razem. Młotek partnerski, bierzemy. Beczka, pochodnia. No pochodnia, Nie wiem, czy jest nam w ogóle potrzebna. Albo sobie założymy tą pochodnię. W ogóle lepiej będzie widać. Pochodnia. Gdzie mam tą pochodnię? Pochodnię mam na dole. Pochodnia musi być gdzieś tutaj. Okej, mamy pochodnię. Hello, ja chcę pochodnię. Okej, mamy pochodnię. Dobra. Na wszelki wypadek weźmiemy sobie 8. Okej. I tu ktoś będzie na pewno. Nie ma nikogo? Jaja se robicie? Bez kitu, nie ma nikogo. Dobra, trudno. Pójdziemy sobie tędy. No, z tą pochodnią lepiej widać, powiem wam szczerze. Nawet lepiej to wygląda niż... gdybym miał chodzić z tym hełmem. Z tym właśnie. Tylko w tej jaskini się niestety zgubić można. Wychodzi na to, że muszę iść... w sumie nie wiem, którędy. Pójdziemy sobie tędy. Tu byłem. Stamtąd przyszedłem. A więc którędy teraz? Może tędy? Ta, znam tą sztuczkę. Tak, mamy tego kolesia, a raczej to jest jakaś dziewczyna. Walnijmy ją z zaskoczenia. Wow. Ała. Silna jest. Zamknij pysk. Ała. Dałem się dziabnąć. No nie, tylko 2 strzały starczą. No, plesz w końcu. Dziękuję ci bardzo. Co ty miałaś? Aż Szanta nie żyje. Świetnie. Złoto tylko. Ale co to jest za tarcza?
Tarcza z jasnego żelaza. Czy to jest ciężka tarcza, czy to jest lekka? Lekka, z tego co widzę. Jest lepsza nawet... W sumie... Jeden chuj, jak to mówią. Ale ta wygląda... ładniej. Poczekajcie, wywalę ją tutaj. Okej. Okay. No idziemy zabić kolejnego bandytę. A raczej uciekiniera. Czekajcie, spędzimy jedną nockę. Znaczy jedną godzinę, jaka nocka. Skrzynia, srebrna strzała, 28 sztuk złota. Okej, okay, lecimy dalej. Dobra, jedyna droga prowadzi, znaczy... wskaźnik na mapie prowadzi nas do tych drzwi. Jaskinia krwawej grzywy, labirynt. O, labirynt, fuck. Już mi się to źle kojarzy. Czekajcie, muszę zobaczyć jak się czuje mój pancerzek. Jest dobrze, a jak moja broń? Jest nieźle. Dobra, tutaj mamy skrzynię. O, walniemy sobie pochodnie. Zawsze zapominam. Dobra, w tej beczce nic nie będzie. Srebrna strzała bierzemy oczywiście. No i najpierw udamy się w tą stronę. Tu ktoś będzie. Przeczuwam, że ktoś tu... Hello. O, fajny łuk ma. No nie, chodź tu! Co to za łuk jest? Ciekawi mnie. Oła! Co ty miałeś za łuk? Ty miałeś łuk. Wow, 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 wow! Wylficki łuk. Kurde, on jest lepszy od mojego. I to o wiele. Kurde. Tylko, że jest tak, że... powiem wam szczerze, że tak, że więcej waży ten łuk. Poczekajcie, weźmiemy te strzały. Pyk, pyk. No i kurde, powiem wam szczerze, że chciałbym ten łuk sobie zdobyć. Chciałbym go mieć. Także wywalę to, co jest mi niepotrzebne w ogóle. Co tu mogę wypieprzyć? Powiedzmy wypieprzę... A wypieprzę ten łuk, on mi się nie przyda. Albo nie, poczekajcie, ten sztylet. Okej. Okay. A, jestem przyciążony. 5 punktów przyciążenia. Właśnie, wywalimy to. To w ogóle nam już nie jest potrzebne. Kolcze, tak? Wszystko kolcze. Okej. Okay. No i teraz sobie tego łuku użyjemy. Wilficki łuk na dwójeczkę. Wygląda ładnie. Tak. No i mamy zajebisty łuk. Dobra, ty już raczej nic nie miałeś, z tego co widzę. Pochodnie miałeś, dobra, może być. Dobra, zejdziemy na dół. Dobra, pójdziemy tą stroną. Nie, muszę się cofnąć, na to wygląda. Bo stamtąd przyszedłem. I gdzieś tutaj w pobliżu będzie kolejny i ostatni przestępca. Aha. Dobra, wypróbujemy sobie ten łuk. Jak widać idzie całkiem nieźle. Dobra, weźmiemy te strzały. Żelazne, no sobie jaja robicie. Poczekajcie, ile stalowa bierze? Strzała, strzała, strzała. 5 obrażeń, a krasnoludzka zadaje 7. Skorzystamy z krasnoludzkich, aby było w ogóle lepiej. Okej. Teraz będą większe obrażenia ogólnie, dobra. Sobie zrobimy w tak. Tutaj tylko skrzynię zdobyliśmy. Kurde, w każdej skrzyni jest złoto. Ja bym tu proszę o jakieś fajne fanta, tylko złoto. Dobra, musimy iść tutaj. Będziemy się już tak naprawdę skradać. O,
nie, mamy do czynienia z magiem, pięknie. Jeszcze z niewidzialnym magiem, który sobie jeszcze przyzwał jakiegoś stworka. Ale on padnie. Leżysz, maleńki. Co ty miałeś tutaj? Tak, nie żyje, okej, to się cieszę. Sztylet. Ładny. My sobie go sprzedamy. Krasnoludzkie oczywiście strzały jak najbardziej bierzemy ze sobą. Co my tutaj mamy? Worek, worku... Nędzne klejnoty. W sumie nic ciekawego, ludzie, niestety. No dobra, pochodnia nam się już wyczerpała. Dobra, możemy już lecieć właśnie do Grokasza po zapłatę. Tylko zobaczymy, czy nie ma żadnych skrótów czasami, aby się stąd szybciej wydostać. O, tu mamy kolejną skrzynię. No i wychodzi na to, że będziemy musieli zachrzaniać na piechotę. A może tutaj? Tutaj już byliśmy. No, niestety musimy iść na piechotę. Miejmy nadzieję, że nie spędzę tutaj większość swojego czasu. Wow, którędy teraz? Tędy? Tak, tędy, dobra. Ile już nagrywam? 26 minut? Dopiero... Kurde, już myślałem, że nagrywam z godzinę, ludzie, naprawdę. Ten czas naprawdę wolno leci. Nie, no jak widać, chodzę co chwilę w kółko. Wychodzi na to, że będę musiał zrobić chyba jakieś krótkie cięcie, jeżeli się stąd nie wydostanę w przeciągu kilku minut. O, jak widać, źle poszedłem, zajebiście. No cóż, musimy się cofnąć. Użyjmy tego hełmu, żeby lepiej było lepiej widać. A może tutaj? Oczywiście nie tutaj. Wiecie co? Ja jednak chyba zakończę ten odcinek. A może jeszcze tutaj pójdziemy? Nie, my się tutaj tylko cofamy. Może zejdziemy na dół? O! Poczekajcie, jeszcze jedną drogę wypróbuję. Tędy. Ale my się i tak cofamy, tak naprawdę. Poczekajcie. Tu były te belki. Więc musimy iść tędy. Tak, to jest chyba jedyna droga. Dobra, wydaje mi się, że poszliśmy właśnie w dobrym kierunku. Tu powinno być gdzieś wyjście, albo niedaleko. O, tu mamy tą dużą skrzynię, gdzie tylko było marne złoto. Wow! Ale ta jaskinia jest piekielnie duża. Dobra, na szczęście udało się już stąd wyjść. No i idziemy po naszą zapłatę i zobaczymy, jakie kolejne zlecenie nam Grokasz zleci. Piękna pogoda, haha. Gildia wewników jest tutaj. Tak. Dobra, mam nadzieję, że on będzie w domu.
Bushgrokash, jesteś. You've got a contract at... Took care of all of them, did you? And you're still alive. Fantastic. Fantastic. Awans. Przykro mi, ale nie... Kontrakt. Zazanem z Anul. Może on będzie coś miał. Okej, pogadamy z Azanem za Anul i zobaczymy, co on będzie miał. Anul jest gdzieś tutaj. Okej. Którędy teraz? Do Gildii Wojowników. Tutaj, naprzeciwko, jak... Spadłeś mi z nieba. Azan jest pewnie na górze. Sobie śpi. Smacznie. Kurde, nie tędy jeszcze poszedłem. Azan, gdzie ty jesteś, Azan? Jadalnia. Tak, wychodzi na to, że śpisz sobie, więc otworzę i ci... niestety muszę cię obudzić, kolego. I hope I can help. Good to see you looking for more work. There's certainly more to be done. Alante is a scholar, interest... Go protect Alante. She's doing important...